zawodnicy, no widać, że już są spragnieni trochę szybkości, trochę rywalizacji. Na razie spokojnie, pierwsze jazdy są takie rozpoznawcze, ale widzę, że już agresor się włącza. Przyjemne, to jest troszkę błoto w drugiej części tam toru, ale jeździ się dobrze, jest fajnie zrobione, dużo hopek, ciekawa trasa jest, także jest fajnie, jest miejsce, gdzie naprawdę można fajnie pojeździć i chyba będę tu przyjeżdżał. Bardzo dobrze, poza tam niektórymi miejscami, gdzie są za bardzo zalane, to nie jeździmy, ale mamy, że tak powiem, swój mały torek tutaj i da się pojechać. To jest obóz pod tym kątem i chcę tutaj jak najwięcej z tego wynieść. Także od rana tak długo jak się da będziemy jeździć, a potem no i oczywiście jeżeli też pogoda pozwoli, bo na razie nam sprzyja. Mamy też zagwarantowaną salę zabezpieczoną, także na pewno się nudzić nie będzie. Długi strasznie, także męczę mocno, mam nadzieję, że to przyniesie skutki. No nigdy nie miałem tak szczerze mówiąc okazji, żeby pojeździć na takim torze ani na krosie dłużej. No wrażenia naprawdę zadowalające, bo nie miałem jakoś nigdy swojego krosa, ale teraz wiem, że na pewno przy następnym sezonie i może i nawet w trakcie kupię sobie, żeby pojeździć, bo na pewno zabawa jest świetna i na ręce dostają dość sporo, bo jeszcze w pojazdach, także na pewno to nam pozwiedzie na dobre. Idą prędkości, idą samych motorów, ręce też troszeczkę po prostu popracują, tak jak na motorze pracują zawsze, także myślę, że to jest chyba lepsze niż teraz mamy jeździć gdzieś w błocie na stadionie, także lepiej tutaj kręcić parę kółek, tak samo się możemy zmęczyć, a na pewno jest to lepsze. Myślę, że jest to jedna z form przygotowań, także każdy jeździ na krosie chyba, każdy żużlowiec, tak to już weszło w nawyk chyba wszystkim. No fajne jest to, żeby tak pojeździć przed wejściem na motor, także będziemy jeździć do niedzieli i wtedy wyjdziemy. Dłużej można dalej polecieć na górkach i to jest na przykład fajne, bo pierwszy raz takie wrażenia. No staram się przynajmniej bezpiecznie skakać, no ale nieraz może nie wyjść, ale będę się pilnować. Jeździmy koło siebie, raczej u siebie w Gnieźnie. Tam gdzie mieszkam mamy akurat piaskowy tor, także bardzo szybko nadaje się do jazdy. Także jestem już rozgrzany. Jeszcze taki jeden moment, gdzie można naprawdę też poznać wszystkich kolegów, tych, którzy przyszli do drużyny, także jest to fajne, takie wyjazdy są naprawdę fajne i myślę, że to jest naprawdę fajny pomysł, że właśnie tutaj przyjechaliśmy jeszcze przed samym sobą. Przyjechałem sobie już tak jakby... To są takie ostatki na motocrossie i w przyszłym tygodniu liczę na to, że już wsiądziemy na motocykl. Na razie z toru nie możemy naszego korzystać, to wyjazd na taki tor crossowy to... Może być dobrym treningiem. Ile razy było? Nie liczyłem. Dobry akurat temat, jeżeli chodzi o integrację, bo chłopacy mają i trochę zabawy, a przy tym naprawdę konkretnego treningu.